W sobotę odbędzie się Festum Katedrale w ogrodzie Ojców Bernardynów. Uroczystość rozpocznie się występami wokalno-muzycznymi, a następnie na scenie wystąpi zespół Kolorowe Gitary. Będą zabawy i konkursy dla najmłodszych. Nie zabraknie atrakcji, między innymi pokazu ratownictwa medycznego, pokazu sprzętu i działania Straży Pożarnej, szkoły Kung Fu Roberta Maślanki i wielu innych. Przez ostatnie dni w Bazylice Katedralnej w Tarnowie przeżywaliśmy Tydzień Maryjny, przeżywaliśmy też Misje Święte i jakby takim też i ukoronowaniem tego wszystkiego właśnie jest Święto Katedralne, Festum Katedralne, które organizujemy w ogrodach Ojców Bernardynów w Tarnowie. W programie mamy wiele atrakcji, między innymi występy uczniów, zespołów ze szkoły podstawowej numer 1, numer 3, dzieci z przedszkola numer 6. Przygotowaliśmy też liczne konkursy, zabawy, loterię fantową. Swoje umiejętności w czasie tego święta też pokażą strażacy, policjanci, ratownicy medyczni. I jakby też ukoronowaniem tego wspólnego świętowania będzie koncert o godzinie 16 zespołu Kolorowe Gitary, który wyśpiewa, mam nadzieję, że ze wszystkimi zgromadzonymi, hity Czerwonych Gitar. Festyn rozpocznie się w sobotę o godzinie 14.